Proszę Państwa, sobota w Skansenie, można sobie przyjść pozwiedzać, tutaj wrzucić do puszki, można sobie nabyć takie ładne pocztówki. Proszę Państwa, ładne pocztówki, ładny kalendarz TOZK. Polecam. Krótka przebitka, panowie tu pracują. Siema. Witamy wszystkich przed kamerą. Dobra, dobra, Mateusz. Daj no ty. Walka. Idzie już górę. Tak. No to ja będę góry ciągnął. Robimy P5 wózka. Masz? P5 wózka. Tak, bo z tą górą. A będzie miał oryginalne malowanie? Chyba tak. Oliwka. Oliwka z pasem. Tak, nie idzie. Nie chcę to tak iść. Rób mi jeszcze z góry teraz. Dobra, już odeszło. Młotkiem zawsze, widzicie. Majzel i młot. Przemoc jest dobra na wszystko. Tak. Bez majza i młota to nie jest robota, nie? Z włócy windrowy nawet. No to trzeba by opisać. To jest kierowcy. Patrzcie, jaki fajny. A może ma? To jest, tą pokładką jest od pomocnika. To jest od kierowcy. Od kierownicy. To mamy tutaj na hali. Także nie wszystko, proszę Państwa, jest w katastrofalnym stanie w Skansenie, tak jak próbuje się nam wmówić. Tu masz nagrywać. O kurde. Bo tu jest agregat, dzięki któremu możemy cokolwiek robić. Mamy agregaty, ten na gomach, ten tu i ten mały. Chyba słabo widać, ale... Ja. Dostaliśmy od dobrych ludzi. Robimy unboxing. Uwaga, uwaga, uwaga. I proszę Państwa, maźnicę do tego wagonu, który w grudniu pozyskiwaliśmy. Na moim kanale możecie zobaczyć filmik z wyciągania dźwigiem tego wagonu z krzaków. I proszę Państwa, niniejszym mamy maźnicę. Co tu pisze? Fitman. Mamy tutaj. Pokażemy. Proszę Państwa, 1913. Proszę zobaczyć, przepiękna sprawa. Nie, tu pisze 913, tu 920. To jest chyba właściwa data, nie? Wittmann, no wspaniała sprawa. Naprawdę dziękujemy. Dziękujemy, jesteśmy zobowiązani. I mamy komplet. O, proszę zobaczyć tutaj te napisy. Co tu pisze? Friedrich Wilhelm Schitte Mülheim. Widzicie, proszę Państwa? Ja przejadę cały napis. Friedrich Wilhelm Schitte in Mülheim am Rhein. 1922 rok, proszę Państwa. A tutaj takie spółki. Współczesne polskie odpowiedniki. Współczesne polskie odpowiedniki, lata 50, proszę zobaczyć. 55, ale i tak wspaniała sprawa, bo nie mamy tych maźnic, także po prostu będzie to zabezpieczone, tamte panewki. No i przede wszystkim historycznymi, jak Państwo widzą, no bo proszę bardzo, PKP, tak samo 55, no ale tamten Friedrich Wilhelm
Friedrich Wilhelmshütte in Mülheim to osobisty mój faworyt. Proszę spojrzeć jeszcze raz. Proszę spojrzeć jeszcze raz. No takie leciwe. One trochę były w ziemi, a z gościem gadałem jeszcze. Pech chciał, że jest, że nie ma wszystkich czterech. Że nie ma wszystkich czterech, no tak. No bo... Jest jeszcze jedna. To ewentualnie na ten wagon by były trzy. To byście musieli sobie jakoś jeszcze jakoś jedną załatwić. Taka, żeby była do pary. A bo żeby z tego ściągnąć i dołożyć. Nie? To już się ogarnie. No i następnie trzy te polskie. Mhm. Nie ma najmniejszego problemu. To trochę jest, tak powiem. Nie ma najmniejszego problemu, wiadomo, damy sobie do piaskowania, wyczyści się, zaraz założymy, żeby to miało ręce i nogi, jak to się mówi, wymaluje i będzie ładnie, nie? Proszę Państwa, tu jest w ogóle cały darczyńca tych tutaj dekli. Proszę bardzo, nie wiem, czy można parę słów poprosić? Oczywiście, no bardzo Pan mi miło. Pan Podlecki, Adrian, Podlecki, bardzo Adrian, mi tak, miło. Dokładnie. No cóż, miałem okazję, pomyślałem o Państwu, o Waszym stowarzyszeniu, także... Wam się bardziej to przyda, aniżeli mnie. No, dziękujemy bardzo. Prawda jest, że faktycznie się przyda. Tak jak wspomniałem, proszę Państwa, to jest do tego wagonu. Tu prosimy. Proszę, Wiktor tutaj działa. Witam Panie Zbigniewie. Witam Panie. Proszę Państwa, maźnice, te, które Wam sfilmowałem, przyjdą w to miejsce. To jest ten wagon, który pozyskaliśmy z Katowic. Jest filmik, gdzie podnosimy wagon dźwigiem i wydostajemy go tutaj do naszego skansenu i te maźnice przyjdą w to miejsce. Wagon się ładnie odmaluje, bo odeskowanie jest jego całkiem w porządku, wszystko tutaj no, trzyma się kupy generalnie, jeżeli chodzi zarówno o kwestie metalowe, stalowe, jak i o kwestie drewna. Wagon jest raczej w porządku, także się go ładnie oszlifuje. Przywróci mu się oryginalne barwy oraz oryginalne napisy. I tu mamy też reklamoróżnicę. Zobaczcie, proszę Państwa, wagon z KWK Staszic. To jest też ciekawostka. No kiedyś widziałem zdjęcie takie stare, ale to nie wiem, czy to jest jakiś ten, po przeróbce jakiś wagon? To jest rusek. Ruski? Tak. Tylko, że ma czołownicę zmienioną. To czy dorobioną ma czołownicę, jakby się tu schylił. A, kurde, to tu... jakby to na spinka. Ładnie. Bo całą tą płytę to ma taką... Ma tylko zrobioną, ale z tyłu ma podkręca motylny. Widzisz, wszystko te za to. To ruskie. To jest rusek. Tylko na normalnych zestawach. Ciekawe. Tu masz, widzisz, popatrz. Na matrosowie. O, bardzo dobry hamulec. Tak. Hamulec matrosow? Bardzo dobry. Ja on nigdy nie trzyma. Nigdy nie trzyma pięciu. Ale problem jest z nimi, znaczy problem. Jeżeli chodzi o kwestię matrosową, ja na tym jeździłem, nie narzekałem nigdy na to, zawsze się popełni, wszystko kurde, nie było problemu. Tu masz jeszcze, popatrz, ślady po miejscach na prycze wojskowe, tam debelki, tu w środku na kominek, koło tego wsypu zbożowego, tam jest drugie strony to samo. So, jak nas u nas taka jedna jest czeska, 2 czy 2 to nam matrosowa, ale to ja, jak przychodzę, to nie. Matrosow to na próby hamulca to się nie nadaje, bo zawsze... po 6 atmosfer, gdzie da regulował to zapierdala, nie popuści. Ale ona tak dla pilota jeździ, no, zdalnie sterować. Ale to powiem, kurde, to coś ma popieprzone, bo mówię, myśmy na matrosowach jeździli, kurde, i nie było problemu z tym zawsze. To wszystkie, jak przychodziły do Polski, to tylko na matrosowach przecież były. Ja miałem, nie przeróbki były. Na Tamarze, bo myśmy te myki mieli, przyjeżdżały cysterny do nas. Cała firma, co paliwamy, handlowała. To pamiętam, jak dziś, kurde, z kolegą we dwójkę, taki chłopak już nie żyje, mu się zmarło, tu był maszynistą w Piskowicach, na parowozach jeździł. Taki facet fajny. No i mówi, kurde, tego, żeśmy się zapieli, mówi, te beczki Zbyszek na powietrzu weźmiemy, bo to z góry na dół, tam się u nas jedzie na wagon, mówię, żeby to, kurde, nie przez te przejazdy. Zapieli tego, popełnił, napompował, kurde, wyluzowało i jedziemy z głośno. I dopiero jak stanął przed wagą, to wyluzować dalej nie mówię. Kurde, idę do tyłu, kurek otwarty. Na otwartym kurku z tyłu człowieku, 28, kości jest system. Maszyna popełniła, człowieku pojechał. A my na Orlikonach, człowieku, nie jesteśmy w stanie normalnie popełnić wagon. 15 wind dyma, kurde, zębą jak... O, tą kojarzę maszynę. Uważajcie, co nam jest tam w tej stronie.
Tam są szyby powybijane i pozabijane deskami, między innymi też przez wandali, którzy tam powybijali szyby, skakali po wagonie.